Witam w kolejnym odcinku Współczynnika Doli. Mamy Boże Narodzenie, a Boże Narodzenie jest nieodłącznie związane z Panem Jezusem. A gdzie się Pan Jezus urodził? Oczywiście w Betlejem. A gdzie dzisiaj znajduje się Betlejem? W Izraelu. To też dzisiaj, z tej okazji świątecznej, zajmę się teleturniejami telewizyjnej dwójki. Oczywiście tą piętnastkę już znacie z poprzednich odcinków, na temat dwójki, na temat teleturniejów dwójki, które miały co najmniej jedną wersję zagraniczną, a ci dzisiaj sprawdzimy, które z nich miały swoją wersję izraelską i które z nich, nie dość, że miały wersję izraelską, to jeszcze ta wersja izraelska była nadawana na antenie nieistniejącego już kanału drugiego. Kanał drugi to był kanał telewizyjny, istniejący w latach 1993-2017, został zlikwidowany w zeszłym roku, właśnie 1 listopada 2017 dokładnie, i został podzielony na dwa oddzielne kanały, Keszet 12 i Reszet 13. W ciągu 24 lat swojego istnienia miał w swojej ramówce dużo teleturniejów, również takich, które miały swoją polską wersję. No a część z nich była emitowana właśnie u nas na TVP2. A te teleturnieje to Fort Boyard, Postaw na milion, Koło Fortuny, 5 razy 5, Wygrajmy razem, oraz Tak to leciało. A co za tym idzie? Współczynnik Doli dla kanału drugiego w Izraelu względem TVP2 wynosi 33,34%. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Życzę Wam wesołych świąt, wszystkiego najlepszego i do zobaczenia w kolejnym odcinku Współczynnika Doli. Cześć!